Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony się witam w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed, czyli naszej psychodelicznej gry, gdzie musimy znaleźć nasze wspomnienia. No i kochani, powiem wam osobiście, wstałem dzisiaj o 12, jest godzina 13, nie wiem, czy ten odcinek w ogóle będzie na godzinę 18, to teraz wam szczerze powiem, no, wstałem o 12, położyłem się koło 4:30, cały czas siedzę nad tym serwerem i po prostu powiem wam, że ostatnio to wchodzę jak zombie praktycznie. Niestety kończy mi się już L4, więc dużo się jeszcze tutaj nie naodpoczywam. O ile to odpoczynkiem można nazwać. Ale tak, już jestem w trakcie, może nie kończenia, ale w połowie tworzenia serwera. Powiem wam tylko tyle, że będą różne, naprawdę różne bossy i tym podobne, tak jak na przykład tutaj w tej chwili widzicie na ekranie. Ja sobie tutaj tego skorpionika modeluję. No więc tak, to będzie jeden z wielkich bossów. Jeżeli chodzi o wasz rozmiar, to mniej więcej jesteście jak jego noga, tacy wysocy. Więc o ile to oczywiście wszystko wyjdzie, no bo wiadomo, to jeszcze testy obciążeniowe serwera i tak dalej, to wszystko będzie do sprawdzenia, więc to jeszcze nie jest takie hop, ciup pewne, ale bardzo prawdopodobne. Oczywiście jeszcze pracuję nad pluginami, więc to wszystko też ma swoje niestety wady i zalety. Ale przynajmniej się nie nudzę. Przynajmniej się nie nudzę, definitywnie. I dobra. Tryb eksploracji znów. Znów tryb eksploracji. Tylko tak. Co my tam ostatnio zrobiliśmy, to już nie pamiętam. Wiem, że odblokował nam się skrót. Ja wam tego nie pokazałem. Ale odblokował nam się skrót. Tylko nie wiem gdzie. Gdzieś nam się ten skrócik odblokował. I tu chodzi chyba o ten skrót do tych kanałów. Czekajcie, to było tu. Tu. Tutaj nie. Nie wiem, czy to nie jest skrót. O tak, to skrót jest tutaj po prawej stronie i na górze. To było chyba to. Niestabilny grunt. Tak, jak tutaj spadniemy, to spadamy na sam dół. Zostaje nam tutaj Night Vision. I tu ostatnio właśnie skończyliśmy. Rupiecie, weź. No to weźmy. My tu dalej mamy sznurek. No ale jak weźmiemy sznurek, to nam rupiecie odpadną. Kawałki szkła. Tu nic nie ma. Szmata. Tu widzę, że będzie dużo rzeczy. Weź śruba, weź uszczelka. Tylko tak. Tutaj możemy odłożyć rzeczy. Dobra. Tutaj możemy rzeczy odkładać. A nie. Możemy wyrzucać co najwyżej rzeczy. Coś tam się zapisało. Coś tam się zapisało. No właśnie, ale patrzcie. To było dziwne. Tutaj nie było, znaczy tutaj nie było tego znaczka, że nam się tak jakby mapa zmieni, ale mapa się zmieniła. Już wrócić niestety nie możemy. Włącz światło. Lecimy dalej na Night Vision. No i to jest wspomnienie, no właśnie. Tak, teraz poszliśmy w lewą stronę, idziemy teraz w prawą stronę. Obczajmy dokładnie co tam się wydarzyło. Co tam dalej znajdziemy po prawej stronie? To też ciekawe. Nie wiem, jaki miał kolor oczu, ale wiem, że pięknie odbijało się w nich światło. No, misja zakończona. No właśnie, ale misja zakończona w sumie czym? Chyba niepowodzeniem. Chyba niepowodzeniem. Dobra, idziemy tędy. Znów prosto, prawo, prawo, pyk. Niestabilny grunt, spadamy dalej. I znów nie mamy rzeczorków. Dobra, idźmy najpierw prosto, prosto. Albo prosto. Prosto, tak, i w prawo. I tu też mamy blokadę. Chyba wtedy poszliśmy w prawo jednak. Teraz poszliśmy w lewo. Cóż tu jest? Nie widać. N i co było? C, B? B, M? Nie. Z, X, E chyba. Kurde, nie pamiętam klawiszy logii. Zaawansowane. Właśnie. Ja wczoraj sobie tak tutaj pod Escape'em patrzyłem. Mamy coś takiego również jak zaawansowane.
I mamy tak, Device ID SteelFox to nie jest oczywiście żadne moje te dane i tak dalej, więc to jest akurat renderowane przez grę. Mamy również kondycję naszego sprzętu. Mamy kondycję sprzętu, widzimy nasz video driver i tak dalej, FPS-y. O, co to było? A co to było za piknięcie? Halo, halo. Night Vision. Mamy Night Vision. A, Energy Save w ogóle jest NA, czyli jest niedostępny w tej chwili nawet. Jest nawet niedostępny. No i tak, pokazuje nam również specjalne przedmioty, które znaleźliśmy. Stepfather Key. Oczywiście również kody, które znaleźliśmy. Ten kod to jest. Co to było? Ten kod to jest oczywiście ten kod do tych drzwi początkowych. Mamy również tutaj bugi, Memory Leak, ale rozumiem, że to dlatego, że. My teraz te wspomnienia po prostu zbieramy. I to chyba o to chodzi. To chyba o to chodzi. Dobra, idziemy prosto. Mamy tu żarówkę. Wyłącz światło. I teraz możemy włączyć sobie B. C, V, N, D. M. Nie. Z, X, C. Wydawało mi się, że E się włączało. System. A, Energy Safe is NA, okej. Okay. To jest NA nadal. Wydaje mi się, że my to już sprawdzaliśmy. My to już chyba sprawdzaliśmy. Nadal to samo wspomnienie. Nadal to samo wspomnienie. Nie podoba mi się to. Jeszcze raz. Idziemy sprawdzić jeszcze raz. Prawo, prosto, prosto, w prawo, lewo, nie lewo, prawo, góra, niestabilny grunt. Ja się kawy napiję. Ja się kawy napiję. Bo dzisiaj znów ciężka noc przede mną. Jeżeli chodzi o to modelowanie, to jest kurde dramat. Śmieszne jest to, że ogólnie te modele jak najbardziej działają, fajnie się animują i tym podobne. Tylko problem jest taki, że. Nie wiem czemu, ale co po niektóre modele nie chcą się dobrze zgrać. Dobra, to mieliśmy w prawo, poszliśmy w lewo, czy w prosto? Kurde, nie wiem, ale chyba w lewo poszliśmy. No teraz prosto. Prosto, prosto. No właśnie, ja mam tu napraw światło, może ja nie chcę brać światła. Termowa żarówka, napraw światło. Napraw światło. Otwórz swoje oczy. Napraw światło. Ty kurwa głupi głupku. Głupi idioto. Głupi idioto, no idiota jest głupi zazwyczaj. Weź to, ty ślepa suko. Teraz nie możesz odwrócić wzroku. Esuń. Nienawidzę cię. Okej. Mamy klucz. Mamy klucz. Co to jest? Wilgotny klucz. Rozumiem. Drżąca paczka. Okej. Odwiń. Piękna kobieta. Domyślny. No okej, okay. To chyba nie powinno być na YouTubie. Fotki zrobić nie możemy. No dobrze, przynajmniej to jest ocenzurowane, faktycznie. Miałbym dużo roboty. Sodoma i Gomora. No, ale jak się bawić, to się bawić, nie? Czy tu możemy zdjęcia robić tych rzeczy? O, uwielbiasz to. Jest jakiś telefon, dyktafon, co to jest? Brudne suki. Ja wam to oczywiście tłumaczę te napisy, prawda? Akurat przekleństwa bardzo łatwo mi się tłumaczy, nie wiem czemu.
Ale nigdy nie stwierdziłem, że to jest family content, czy family friendly content na YouTubie, więc ja po prostu jestem sobą, no. Drzwi do piwnicy, zamknij drzwi, ale mamy klucz do czegoś. Okej. Misja zakończona. Powiem wam, że fabuła tej gry delikatnie mnie zaczyna przerażać. I jak ja naprawdę lubię psychodele, tak tutaj zaczyna się robić nawet nie psychodelicznie, a po prostu tak. No to się robi chore. Powoli to się robi chore. I to mnie bardzo przeraża. To byliśmy prosto, teraz w prawo. Ale nie chcę brać. Open your eyes. No dobra, ale to teraz, jak nie możemy już niby wziąć, naprawmy to światło. Aha, i tu jest po prostu tylko i wyłącznie to. Myra? Myrta? Nyra? Wyra? Nie wiem. Coś tam było napisane. No i moi drodzy, serio, nie wiem co tam można dalej zrobić. Jeżeli macie jakiś pomysł z tym właśnie skrótem, no to piszcie. Piszcie, piszcie, bo ja naprawdę nie wiem. Osobiście naprawdę nie wiem. Osobiście naprawdę nie wiem. To jest pytanie, jakie mamy zakończenie już zrobione? Jakie mamy zrobione już zakończenie? Już też nie pamiętam tego. Dobra. Dobra, 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 dobra. Czy my po prawej stronie nie mamy co robić w sumie? Wydłużacz. Może tutaj coś jest do wzięcia? To mnie interesuje naprawdę, wiecie? Jak dla mnie tutaj coś jest napisane. Zresztą to jest widać na kawałek druta, no. To jest kawałek druta. A czy na przykład... Bagażnik. A może ten klucz ojczyma coś zmieni na przykład, jeżeli pójdziemy tutaj prosto i w prawo. To był kod 6147, okej. No sprawdźmy. Farbki plakatowe. No ale tu nic innego nie ma. Tu też nic nie ma. Wszędzie zamknięte drzwi. Zawsze były potwierane dwie? Milczące pająki. Tak, zawsze były dwie. No i teraz będziemy wirusem, jeśli chyba sobie to pamiętam, tak? Nie. To wspomnienie było po prostu. To było wspomnienie po prostu. Kurczę, nie pamiętam. Co my tu możemy zrobić? Co my tu możemy zrobić? A czy my... Czy my przechodziliśmy już... tędy? Tu ten kubek. Tu ten kubek, tu ten pająk, to pamiętam. Rybka herbaty. No to tu byliśmy już chyba. To już zrobiliśmy. Po lewej, po prawej, tu po lewej, byliśmy teraz po prawej. Tak, a to było zamrożenie w czasie. To było to, że się frizował ekran. Tak, dobrze pamiętam?
album ze zdjęciami, może i nie? Nie, to nie było to. Co by śmieć? No właśnie, tu znaleźliśmy klucz. Tu znaleźliśmy klucz. No to nadal nie jest to. To nadal nie jest to. No. Myślę. A teraz pytanie, czy my zrobiliśmy do końca tą wersję z taśmą? Ja sobie muszę to zapisywać w ogóle, wiecie? Ja sobie muszę zapisywać, co my do końca już zrobiliśmy. I tak, jeżeli weźmiemy nożyczki, to obtniemy jej wtedy włosy i pomalujemy. To wtedy będzie Joker. Jeżeli weźmiemy najpierw mazak, to odsuniemy ubrania? Czy na odwrót to było? Kurde, nie pamiętam. Nie, dobrze, mazak pierwszy. Tak, teraz nożyczki, potem igła. Dokładnie w tej kolejności. Ja sobie zaraz to zapiszę, co ja robię. I czy mam jakieś odnogi, bo to jest naprawdę labirynt. To jest naprawdę labirynt, na którym się można zgubić. I mam delikatnego mindfucka, bo nie wiem, co dalej robić. Ja też nie chcę wam tego przedłużać zbytnio. Zbytnio. Dobra, masz sukieneczkę. Mamy baw się. Ja sobie tu już zapisuję, gdzie ja mam tutaj jakąś kartkę długopisu. Nie mam kartki długopisu, świetnie. Tutaj było zamrożenie. Tu było zamrożenie, ja to pamiętam. Ja to pamiętam wszystko. Mamy zimne kakao, które możemy podgrzać. Teraz możemy tutaj... Nie, jeszcze nie. Podgrzany jest? A, nie wziąłem go. Tak, teraz możemy tu wejść, tu możemy odłączyć. To się sfrizowało. Teraz damy mu kakao. Teraz możemy to przesunąć. Tu jest włóczka i sznurek. Złazimy na spokojnie, rękawiczki. No i właśnie, to były druty i tu sobie zrobimy teraz chyba tą czapkę, prawda? Tak. Ciepła czapka. No właśnie, i tu mamy dwie drogi. Lewa i prawa. Lewa i prawa. A Shira jak zwykle sobie nie wziął Ja mam tu pierdolnik, to wy sobie nie wyobrażacie. Naprawdę, wszędzie śrubki, koszulki. Ja wam to pokazał. Jak usłyszycie dziwne dźwięki, to przepraszam. Nie było specjalnie. Oj, nawet długopis w tym pierdolniku znalazłem. Patrzcie. Mam długopis. Więc tak. Taśma. Potem był marker. Tam długopis. Potem były nożyczki. I potem były. Napiszę igła. I teraz tak, robimy wszystko standardowo i na końcu lewa droga. Tu dochodzimy do kubka. Rozumiem. Ale to nas nie interesuje. Więc oh shit, here we go again. Bierzemy tak, taśma. Znów to samo. Mazak, nie marker. To był mazak, nie marker. Takie notatki to powinienem sobie od początku robić. Serio.
A nie dopiero teraz, bo teraz to już ja się pogubiłem. I no, będziecie musieli niestety jeszcze ze mną tak sobie to poprzechodzić od nowa. Żebym ja sobie mógł to wszystko zapisać. Dobra, mamy już to dla niej. Baw się. Znów mamy to samo. Kakałko. Podgrzewamy. No dawaj, dawaj, dawaj. No ale widzicie, to przynajmniej teraz szybko idzie, nie? Nie to za wtedy po prostu. Znacznie szybciej idzie. Rureczek. Tutaj znów idziemy. Wchodzimy. Jeżeli teraz mnie troszeczkę gorzej słyszycie, to przepraszam, ale... ale mam wielki notatnik i go sobie oparłem na brzuchu. Między brzuchem a biurkiem. Złodziejem, nie złodziejem jeszcze tu. Zagadałem. Będziesz sobie nie wyłączę nagrywania tym notatnikiem. Taką mam nadzieję. Tutaj nie możemy przejść. Bierzemy sobie oczywiście druty. Idziemy zrobić czapkę. Idziemy zrobić czapkę. I teraz już będziemy mieć przynajmniej, wiecie, wszystko zapisane. I teraz idziemy w prawo. I w prawo jest zamrożone w czasie. I tu nic nie możemy zrobić. Bo tu są jakieś śmieci, tu są lalki. Lalki. Nie, czekajcie, bo my tu byliśmy. Tu, tak. Tutaj dalej jest prosto. I tu są zdjęcia. Tu są zdjęcia. Ale to też już mamy. Czyli w prawo już mamy zakończone. Dane niekompletne. Napiszę sobie DN. DN już mamy. Przepraszam bardzo, moją chrypkę. Więc teraz wychodzi na to, że możemy spróbować marker. Czy mazak, nie marker. Był mazak. Skreślę na mazak. Mazak. Teraz tak, taśma klejąca czy nożyczki? Dobra, nożyczki weźmy. A, nożyczki, dobra. Nożyczki są troszeczkę z innej strony. Nożyczki tutaj używamy. Bo to wycinamy. I tu nam zaraz zabraknie chyba prądu. Znaczek pocztowy. I taśma klejąca. I tak, mazak. Nożyczki. Taśma. Okej, wysyłamy. Dobrze, tu nie potrzeba w sumie klawiatury używać. No dobra, i tu mamy tak, jakiś skrót. Chyba. Nie, to nie jest skrót. To są leki. Przesuwamy, no i dostaniemy niestety wirusa. Dostaniemy niestety wiruska. Środki czyszczące i notatki, które na razie nam są chyba niepotrzebne. To jest ta chora lalka. I tu nam się naprawdę zaczyna robić Saigon, bo tak. Jakieś leki. I tu mamy kilka odnóg. Ja sobie tutaj to zrobię. Pigułka. Możemy wziąć. Dobra, weźmy pigułkę. Zresztą jak użyjemy jej. Nic się nie stało.
Nic się nie stało. Brudna płyta. Są notatki, jeżeli chodzi o dane logowania, tylko... Gdzieś tu pamiętam, że jeszcze chyba jakaś chusteczka była. To nie wiem, czy ta chusteczka przypadkiem nie była, jak ona sobie stąd szła. Notatki już nas nie interesują. Użyj poprawiony bandaż. Bo mieliśmy bandaż jeszcze tutaj. Środki czyszczące. To my już go znaleźliśmy, okej. Użyj. To dane logowania... Dane logowania mamy tu. Użyj notatka. Wirus, użyj wszystkie usuń wszystkie zagrożenia. Ciekawe. Ale to w takim razie wychodzi na to. Możemy przez użyć tej płyty? Nie, już nie możemy użyć płyty, chyba że są notatki dalej. Ale są dalej notatki. Użyj. Użyj notatka. Program antywirusowy. W tym już nic nie da się zrobić. Po nim się uciekła. Nam zrobiła tutaj przejście. Model chorzy. Tutaj jest coś połamany. My tu byliśmy? Mam mroczące pudło. Mam przejście dalej. To jest labirynt. Zbadaj. Ale to mroczące pudło to nam nic nie daje. To nam nic nie daje. Dobra, zet pigułkę to może skreślę na razie. Na razie sobie skreślę i idziemy prosto. Sobie tutaj ten znaczek narysuję. Ja sobie ten znaczek tutaj narysuję. Tymi strzałkami. I tak, idziemy prosto. W lewo. Tur serduszka. Odzyskaj wspomnienie. Prawo. W lewo nic nie ma. Prawo są odpady biologiczne. A prosto jest czarna dziura. Odpady biologiczne. Tył, tył. Myślę, że możemy coś jej dać, albo... Nie wiem, ale niestety nie. Dobra, no mamy te odpady biologiczne, tylko tutaj z nimi już nic nie możemy zrobić. I zobaczcie, że właśnie, znikło nam to przejście. W lewo nic nie ma. W prawo są te odpady na pewno. Czarna dziura, tylko co nam te odpady biologiczne dały? Nic. Ja nie widzę, żeby coś dawały. Ja nie widzę, żeby coś dawały. No to zostaje nam tylko i wyłącznie chyba odzyskać wspomnienia. Bo nic innego tu nie znajdziemy. A tu czemu jest przejście? Czemu my tu nie możemy przejść? Halo? Halo, halo? Dobra, odzyskujemy wspomnienie. Prosto w lewo. Wspomnienie. Pytanie, czy to jest kolejne? Czy to już mieliśmy? Bo no mówię, nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Nie pamiętam jej miłości, ale wiem, że ją kochałem. Że ją kochałem ją. Że ja kochałem ją, przepraszam. Jezu, Shiro.
Oj, jak już się komuś błędy wytyka w pisaniu, to ty sobie lepiej czytaj po prostu analfabeta jeden, ty. Ale tego nie mieliśmy, więc dobrze. Dobrze, mamy wspomnienie kolejne. Odblokowano nowy skrót. Ale gdzie? Ale gdzie? Prosto w lewo i na drzewo. To nie tu. Chyba tu było. Ja. To było tu. I właśnie chcę zobaczyć. Słuchajcie, właśnie, zróbmy taki myk. Zróbmy taki myk, bo tutaj jest ta płyta. Obijana lalka. Możemy wziąć ten bandaż, bo to my bandaż z niego braliśmy wtedy. Ja zapomniałem o tym. Całkowicie o tym zapomniałem. I tak, poprawiony bandaż. Możemy sobie go teraz użyć na płycie. My wcale nie musimy brać tamtej pigułki. Nie musimy brać tamtej pigułki. Użyj notatki. Uwaga, wyciek danych. No właśnie, ale to jest całkowicie inne... Inne zakończenie. My chyba już robiliśmy to zakończenie, tak mi się wydaje. Tak, bo to będą te morderstwa. Tu będą te morderstwa, niestety. Dziwne, że mi YouTube tego nie blokuje w żaden sposób. Więc są tylko jakieś lalki. No właśnie, tu również jest misja wykonana. To tak, jeżeli zrobimy sobie płyta bez pigułki. Ending. Nie, no robiliśmy to pewno. Robiliśmy to na 100%. To znów lecimy tutaj. Mówię, no ja chcę zobaczyć tutaj, jak my możemy wziąć tą pigułkę. Och, chyba mnie na kichanie bierze. Chyba mnie na kichanie bierze, o nie. Może brudne lekarstwo. Możemy jej dać lekarstwo. Ale właśnie, ona nam teraz odblokuje przejście, a my możemy mieć nadal wirusa. My możemy mieć nadal wirusa. Nie wiem, co to zmienia, ale może coś zmieni. Dobra, tu są notatki te. Zmieniło. Zepsuta lalka. Odpady biologiczne. Czarna dziura. Ale to już teraz było zasypane chyba, jak szliśmy. No ale nic to nie daje. Nic nam to nie dało, nawet jak jesteśmy z wirusem. Oprócz tego, że się zrespiła lalka tu po lewej stronie i nie wiem, co ona może dawać. Zepsuta lalka, co ona może dać? Co ona może dać? Lekarstwo jej daliśmy. Tu nie widzę nic, co byśmy mogli wziąć. No dobra, znów lecimy sobie. Mendingiem. Chyba teraz będzie to innego.
Teraz jesteśmy chorzy w innym stanie. Nie no, nie pewnie mi miłość to samo jest. To samo jest. Jest tyle zakończeń, naprawdę. Tyle endingów. Tyle wspomnień do odnalezienia. Dramat. El dramato, el dramato. El dramato. Dobra, znów lecimy po pigułeczkę. Weźmy ją. Bo już jak tak, to już jej użyć nie możemy, prawda? Chora lalka niestety. Niestety. Brudne lekarstwo. Ale właśnie, bo my użyliśmy, zabiliśmy tą lalkę tutaj. A może my nie musimy zabijać tej lalki? Może my tej lalki nie musimy... A czy ona zniknęła? Tak, zniknęła ta duża. Wow. Wow. Widzicie, od razu jest zamknięte. Zepsuta lalka. To też nic nie daje. Czegoś nam brakuje. Definitywnie czegoś nam brakuje tutaj, tylko nie wiem, kurczę, czego. Pomysły macie? A właśnie! Shiro, ty durniu. Jezu, ja zapomniałem. Wy komentarze pisaliście, a Shiro jest bałwanem. I olał komentarze. Ja pierdzielę. Shiro, jak mogłeś? Już patrzymy. Przepraszam was za to, kurka, wódka. Zapomniałem. Gojąc tą lalkę mogłeś pójść pod koniec w prawo zamiast w lewo i może by było nowe zakończenie. Pozdrawiam. To Leroik, przepraszam za moją wymowę. To nam podsunął. I może to też nie byłoby głupie, ale to w takim razie musimy znów pójść z kodem. To zaraz pójdziemy sobie z tym kodem. Ale jeszcze raz to zrobić. Chcę wymęczyć to na maksa. Ale może tabletki w ogóle możemy nie ruszać? Może nieruszenie tabletki też jest jakimś sposobem na dalszy ending? My chyba ciągle braliśmy tą tabletkę. Użyj notatek. A nie! Ha, jak nie bierzesz tabletki, to masz wyciek danych. No tak, ojej. Wasiro, ty bałwanie. No wiem, to będzie... Draka na ziemniaka. Tutaj. W lewo i na drzewo, prosto, w prawo. Znów problem. No to dobra, no to tabletka. Samogwałtu. Bierzemy, używamy ją, bo bez tego tak to nie mamy problemu z wyciekiem danych. Niestety musimy tą lalkę też walnąć. La alkohol. Znów lecimy po notatki. No właśnie, zobaczymy, czy teraz się nie stanie ten wyciek. Nie powinien być teraz ten wyciek. No właśnie. Wzięliśmy tabletkę i nie ma problemu. Nie ma wirusa. Nie ma i lalki. Tylko tak, teraz idąc tu prosto mamy przejście w prawo. Autofokus, błąd. Tu nas nie było!
Rozmazany obraz. Dobra, inaczej. Jak robimy tak, w prawo. Idziemy w prawo. Kurde, nie to, o to. To wtedy. Wtedy idziemy w prawo. I idziemy w lewo. Rozmazany obraz nadal. A jak nie, to w prawo. I teraz w lewo. I są okulary. Weź okulary. Brudne bandaże. Rozumiem, że to nam się pokus poprawi. Nie są rozmazane obrazy, więc może nawet nie musimy tego robić. Dobra. Weź okulary. Rozmazany obraz, użyj okulary. No tutaj definitywnie możemy użyć okularów. I jest wąski klucz. Weź okulary, rozumiem. Co to jest? Stara pigułka. Weź pigułkę. Weź wąski klucz. Okulary. Kartki papieru. Jest użyta strzykawka. Definitywnie ćpuny. Znacie takie powiedzenie, ćpuny do wora, wór do jeziora. Bandaż. Lekkie pudło, przesuń. Weź okular. Jakieś długopisy, tak? Kredki, długopisy i pędzle. No, tu już okularów nie możesz użyć? Zapasowe okulary. Kepens, niewidoma lalka. Czyli tak, mamy pigułkę, mamy klucz niewiadomego pochodzenia, strzykawkę, papier i brudny bandaż. To do czego nam to może się przydać? Dobra, weźmy tą pigułkę. Co nam to dało? Coś brzmi nic. Odpowiedź brzmi nic. Zapisowe okulary. Widok, pusta przestrzeń. Może używając tych okularów jesteśmy w stanie na przykład dojrzeć nie tylko to. Była to tabletka, ale już jej niestety nie ma. Użyj okulary. No właśnie, patrzcie, używając okularów. A weź użyj okulary. Mamy tutaj dwie rzeczy jakby do patrzenia. Może na przykład, tutaj to były tylko bandaże. To były tylko bandaże. To był papier, ale tutaj też nic nie było. Tu była strzykawka. Strzykawka.
Rozumiem, że pewnie tutaj mogliśmy to połączyć z tabletką. Chyba się nadawało. Nie, można było łączyć przedmioty. Można było łączyć przedmioty, ale. Już teraz to spartoliłem. Jedyne, co mogę zrobić, to wziąć okulary, no i to zniknie już, tak. Wziąć ten papier. Nie było tu, to było tu i tu. Nie, to też trochę. A może nie spartoliłem? Rozmazany obraz, nadal. Mam jeden pomysł, wezmę te okulary. Papier się nie zepsuł. Papier się nie zepsuł. Co tyle dobrze. Weźmy te przybory, długopis. Jeszcze do tyłu, w prawo. Ale to jest weź. No właśnie. Lipa. Tu też jest weź. Jest rozmazany obraz. Nie wiem, kochani. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja ogólnie pamiętam o twoim komentarzu Leroyk, więc nie przejmuj się. Ja to ogarnę. Ja to ogarnę. Zrobię zapisze, że na tym skończyliśmy. Ogarnę to. I dopiero wtedy sobie to zobaczymy. I przy okazji pomyślę na temat właśnie tych akcji tutaj, bo myślę, że to jakoś się da zrobić, tylko trzeba pomyśleć jak. Trzeba pomyśleć jak i trzeba pomyśleć co trzeba zrobić tutaj. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej.